Media wyraźnie epatują nas wypadkiem pana Macieja Zięterskiego. No cóż, ja mogę tylko jako kierowca powiedzieć, że jak jest ograniczenie do 50, tak jest dobra widoczność i sucha nawierzchnia, no można jechać 100, a nie 200. No i tyle. Natomiast jedna rzecz w tym przypadku jest nieco zastanawiająca. Pan Zięterski nie był przypięty pasami i ma szansę przeżyć, natomiast ten, kto był przypięty pasami, nie przeżył. Pytam się, czy nie można pociągnąć do odpowiedzialności tego, kto wydał nakaz jazdy w pasach. Bo to on jest przyczyną śmierci kolegi pana Zięterskiego. Ja natomiast dzisiaj przyjechałem na motocyklu z Białegostoku. Dawno nie jeździłem na motocyklu na żadnej trasie i z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że główną przyczyną wypadków motocyklistów muszą być kaski. Kask, to mówiłem od chwili, kiedy je wprowadzono. Kask ogranicza widoczność do tyłu, bardzo istotny. Kask powoduje, że się gorzej słyszy samochody, które nadjeżdżają z tyłu. I powtarzam, ja już miałem taki pierwszy przypadek, jak tylko te kaski wprowadzono, że miałem zapinkę, też takie zwykłe zapinki były i wprzedzałem samochód ciężarowy i w ostatniej chwili jeszcze zerknąłem w lewo, coś nie jedzie i spinka mi się zahaczyła o kołnierz i jechałem przez dobre 200 metrów, nie widząc w ogóle szosy z przodu. Musiałem tylko orientować po hałasie tego samochodu, co jechał przede mną, zjechałem na lewe pobocze i jakoś tam się zatrzymałem. Także gdybym zginął, to przyczyną byłby oczywiście również kask. Ale przejdźmy do spraw takich bardziej publicznych, znaczy też jest publiczne oczywiście. Mianowicie chodzi o aresztowanie pana prezydenta Małkowskiego z Olsztyna. Ja już to jest chyba czwarta czy piąta batalia, którą toczę w imieniu mężczyzn oskarżanych o rozmaite niecne rzeczy z kobietami. I za każdym razem jest to samo. Ja widziałem chyba w TVN-ie, bo mnie zawołano do TVN-u, że jest właśnie Małkowski, ja pisałem o nim kilka razy, że jest pan Małkowski w TVN-ie, więc przyleciałem, że był koniec audycji niestety, nie wiedziałem całej. Jestem człowiekiem normalnym, jestem człowiekiem pracy, jestem człowiekiem, który naprawdę nie ma nic wspólnego z zarzutami. Ale widziałem tego Małkowskiego, który mówi, że ja muszę udowodnić swoją niewinność. Znaczy, jak to ma udowadniać swoją niewinność? No, proszę Państwa, żyjemy teoretycznie w kraju praworządnym i to jemu mają udowadniać, że jest winny, a nie on ma udowadniać swoją niewinność. Dopóki człowiekowi nie udowodni się winy, jest niewinny. Tymczasem biorą człowieka, prawda, jak rozpoczącego przestępcę, groźnego przestępcę. Prawda? I od razu prowadzą do kicia na oczach telewizji i tak dalej. To jest rzecz niedopuszczalna. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo zdecydowanie. Otóż w TVN-ie, który właśnie widziałem, nie widziałem samego tego fragmentu, ale ten dziennikarz to jest po prostu wersja dziennikarska. Taka napastliwa, gryząca i oświadczył. No panie, przecież pan tutaj rozmawiał, wyście tutaj oboje rozmawiali przed sobą erotycznie i żeście odczuwali rozkosz podczas tego. No przepraszam bardzo. Zdaje się, że żyjemy w kraju, gdzie jest ochrona danych osobowych. Zdaje się, że nie wolno w kraju prywatnych rozmów telefonicznych podsłuchiwać. A jak się podsłuchało, to nie wolno tego puszczać w telewizji. Ale jeszcze jedno. Jeżeli treść była taka, jak mówi ten dziennikarz, czyli treść była pornograficzna, to TVN powinien odpowiadać za puszczanie pornografii w telewizorze. No, przepraszam, co tu się dzieje? W jakim kraju my żyjemy? Powtarzam jeszcze raz, dla mnie pan Małkowski być może jest gwałcicielem, mordercą wielokrotnym i tak dalej, ale póki mu się tego nie udowodnią, jest takim niewinnym, a ci dziennikarze z TVN-u, którzy zrobili tę chryję, powinni siedzieć w kryminale. Powtarzam, tak nie można postępować w kraju, który po raz któryś jest robiona tego typu chryja. I proszę Państwa, no mnie pan Małkowski ani ziębi, ani grzeje, ani mi z brata, ani z was, prawda, ani z mojej partii, ani nawet nie wiem, z jakiej partii on jest, mówiąc szczerze. I w ogóle nie wiem, kto to jest, ale proszę Państwa, tu chodzi o zasady. No jak można łamać podstawowe zasady? Gdybym ja był prokuratorem, to z całą pewnością ten dziennikarz, który to zrobił, poszedłby natychmiast do kryminału, żeby i z uwagi na groźbę amatastwa, bo trzeba by wyjaśnić, prawda, kto mu to kazał, prawda, jak nie kazał, to jest własnej woli, nie? On może kogoś kryć, do kryminału łajdaka i koniec. Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam.
Ja zawsze mówię tak, że pytają mnie ludzie, czy uważasz, że Legia Warszawa jest najlepsza. Mówię, nie, tam Legia Warszawa mnie nie interesuje, a Wisła Kraków też mnie nie interesuje. Krótko mówiąc, jestem neutralny, uważam, że nie zwycięży lepszy w każdym meczu. No i wszyscy są rozczarowani, ci z Legii mówią, jak to, to nie chce, żeby Legia wygrała, ten z Wisły, nie chce, żeby Wisła wygrała, ten z Odry, żeby Odra i tak dalej, nie? A ja, proszę Państwa, mam tylko jeden cel, żeby sędziowanie było uczciwe. Bo, proszę Państwa, nie jest ważne na dłuższą metę, czy wygra Odra, Legia, Wisła, czy Korona Kielce, prawda? To jest nieistotne dla piłki nożnej. Natomiast jeżeli sędziowanie będzie nieuczciwe, to ludzie po prostu przestaną oglądać piłkę nożną, po prostu oglądać drukowane mecze. I to proszę dobrze zapamiętać. To najważniejsze jest przestrzeganie zasad. A to, czy wygra PO, PiS, czy UPR, znaczy UPR to akurat wyjątkowa partia, właśnie zasady, ale krótko mówiąc, czy PO, PiS, czy LiS, to nie ma żadnego szczególnego znaczenia. Zasady, proszę Państwa, zasady.